znajoma modelka opowiadała mi, że nie chciała wyjechać na kontrakt za granicę, ponieważ trzeba całymi dniami latać tylko na bezsensowne castingi, a i tak wieczorem przychodzi opiekun i szuka lasek, które na nocnych bankietach będą towarzyszyły biznesmenom. I to według niej jest pierwszy krok od sprzedania się. Czy tak naprawdę wyglądają te słynne kontrakty modelek we Włoszech? Makuch. Jeszcze do niedawna mogłabym powiedzieć, że tak naprawdę pewnie tak to nie wygląda i nie wiem, ale zdążyłam to doświadczyć. I oczywiście też znajoma powiedziała mi, że właśnie dokładnie tak to wygląda. Dlatego pojechałam tam i zamieszkałam ze swoim facetem. Mieszkaliśmy tak razem, no i przekonałam się, że jest dokładnie tak, jak tutaj opisała twoja koleżanka. No jest tak, no chodzi się, całymi dniami siedzi się na castingach, gdzie jest naprawdę mnóstwo dziewczyn i czeka się po parę godzin, z czego później i tak booker wybiera, nie wiem, promuje jedną dziewczynę, jeżeli nawet ciebie wybiorą, to czasami może być i tak wypromowana inna dziewczyna, więc no jest pewien rodzaj bezsensu w tym wszystkim. No i prawda jest taka, że chodzą tacy opiekunowie, którzy szukają lasek i zabierają je później, no nie wiem, no, na przykład na obiady, za obiad, na kolację, żeby potowarzyszyły komuś. No to co jest totalnym bezsensem, nie wiem. Ja tego na przykład nie rozumiem i nie wiem, dlaczego tak jest, ale no tak jest. No i co? I trudno. No ja po prostu dlatego wyjechałam z Włoch i nie pracuję tam, ponieważ no takie życie mi się nie podoba. Być może jakbym, nie wiem, miała 15 lat, bym do tego inaczej podchodziła, nie wiem, mając 15 lat po prostu nie wyjechałam tam i całe szczęście.